10 października zmarł wyjątkowy człowiek, Janusz Tadeusz Stąpur, starosta powiatu kozienickiego. Jego śmierć nas wszystkich zaskoczyła. Miał 57 lat. Był życzliwy, wrażliwy i serdecznie nastawiony do wszystkich ludzi. Ich problemy nie były mu obce. Zawsze pomagał, wspierał ich i służył radą. Samorządowiec, społecznik, pedagog, historyk, przełożony, a przede wszystkim dobry człowiek. Takim go zapamiętamy. Starosto, przyjacielu, pozostaniesz w naszych sercach na zawsze. Kierownictwo i pracownicy starostwa. Janusz Tadeusz Stąpur urodził się 27 kwietnia 1958 roku w Radomiu. Z zawodu historyk ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. W powiecie kozienickim pracował od 1987 roku, kiedy to został nauczycielem historii w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. W latach 1992-1995 był zastępcą dyrektora, a w latach 1995-2006 dyrektorem tej szkoły. W latach 1994-1998 przewodniczący Komisji Edukacji Rady Gminy Kozienice. 1998-2006 przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach. Od 9 lat radny Rady Powiatu Kozienickiego, przewodniczący Zarządu Powiatu, starosta. Był wiceprzewodniczącym Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz przewodniczącym Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej. Wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, społecznej i samorządowej. Wspierał i propagował inicjatywy związane z gospodarką, oświatą, kulturą i historią Ziemi Kozienickiej. Poza pracą zawodową był wielkim entuzjastą sportu. Do szczególnych zainteresowań sportowych, jak sam przyznawał, należało żeglarstwo i judo. Żonaty, trójka dzieci, dwóch synów i córka. Od prawie 30 lat mieszkał w Janikowie koło Kozienic. Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania programu Nasz Powiat, w którym przygotowaliśmy relację z Dnia Osób Starszych w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach, materiał z Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a także informację na temat biegu Trzecia Energetyczna Dycha. W dalszej części programu będą Państwo mogli obejrzeć materiał zrealizowany podczas otwarcia wystawy ONE w Galerii na Basenie oraz informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat szczepień przeciwko grypie, a także Powiatowego Rzecznika Konsumentów na temat zakupów przez internet. Na zakończenie zapraszam na relację z pobytu delegacji Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice w partnerskim mieście Gülheim w Niemczech. 1 października w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach zorganizowane zostały obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku, aby podkreślić, że starzenie się społeczeństwa stanie się jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Uroczystość rozpoczęła Elżbieta Czapla, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach, która powitała zgromadzonych na święcie pensjonariuszy oraz gości, wśród których znaleźli się członkowie stowarzyszenia Klub Seniora Radosna Jesień. Miło mi serdecznie wszystkich Państwa powitać. Jak corocznie spotykamy się na terenie naszego domu. Pogoda nam dopisuje, grill już się szykuje. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego oraz uśmiechu, proszę Państwa. W związku z faktem, iż obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zbiegły się z obchodami Międzynarodowego Dnia Muzyki, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Furioso ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach zaprezentowała swoje umiejętności wszystkim zebranym. Pokaz musztry paradnej, muzyka filmowa, tańce i wspólne śpiewanie wywołały uśmiech na twarzach seniorów. Uroczystość w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach zakończyła wspólna zabawa oraz biesiadowanie przy ognisku.
1 października na stadionie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach rozegrano turniej o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dwuboju pożarniczym. Brało w nim udział 74 zawodników strażaków reprezentujących komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie PSP z całej Polski. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach indywidualnych – wspinanie przy użyciu drabiny hakowej oraz pożarniczy tor przeszkód 100 metrów. Ostateczna klasyfikacja generalna zawodów o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dwuboju pożarniczym, łączny czas obydwu konkurencji, wyglądała następująco. Pierwsze miejsce Bartłomiej Siepietowski, Komenda Wojewódzka PSP Kraków. Drugie miejsce Tobiasz Klama, Komenda Powiatowa PSP Olesno. Trzecie miejsce Mateusz Brzoza, Komenda Powiatowa PSP Strzelce Opolskie. Na czwartym miejscu zaś uplasował się Rafał Zielony z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kozienic. Zawodom przyglądali się m.in. Małgorzata Bebelska, wiceburmistrz gminy Kozienice, Szymon Ławecki, przedstawiciel komendanta głównego PSP oraz komendanci powiatowi PSP. Trzeciego października w Kozienicach wystartowała trzecia energetyczna dycha Kozienice 2015. Celem imprezy była popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja ziemi kozienickiej oraz po prostu dobra zabawa. Nasz bieg jest coraz bardziej popularny i liczba uczestników się zwiększa. Mamy zarówno zawodników z kraju i zagranicy. Oczywiście dominują to zawodnicy z Ukrainy, bo mają blisko, ale i dobre czasy wykręcają. Mamy już trzecią edycję tej energetycznej dychy i to nasz klub organizuje, Olimp Kozienice. Coraz jest lepiej, coraz więcej ludzi i mam nadzieję, że w następnych edycjach jeszcze będzie więcej uczestników. Na obecną chwilę było około 300 osób zapisanych. W imprezie oprócz amatorów biegu rekreacyjnego wzięli udział również zawodowcy. Ja trenuję od 11 roku życia, także z przerwami macierzyńskimi jest to bardzo dużo. Dużo lat za mną ciężkiej pracy. Kariera się zaczęła w ten sposób, że wystartowałam na zawodach szkolnych. I na tych zawodach był mój trener, który jest do dzisiejszego dnia. I tak zaczęło się krok po kroczku do przodu. Także czasami lepiej, czasami gorzej, ale jednak cały czas do przodu. W tym roku zdobyłam Mistrzostwo Polski w biegu górskim na Ślęże. Jest to bieg górski w stylu alpejskim. Może od razu wyjaśnię. Styl alpejski jest bieg tylko pod górę.
tylko pod górę. Później były Mistrzostwa Polski w biegu też górskim, stylu anglosaskim. I tam akurat anglosaski to jest styl taki, że biegamy pod górę i z góry. Także zdobyłam srebro. No jeszcze mówiąc tak nieskromnie, 2 medale złote w Mistrzostwach Służb Mundurowych i Mistrzostwach Polski Policjantów, bo akurat pracuję w służbach mundurowych. Także no też wchodzi na konto no 2 Mistrzostwa Polski. Także 3 złote medale, 1 srebrny. Myślę, że to prognostyk dobry na następny rok. Jest to moja dycha zgodnie od początku, czyli 3. No akurat w tym roku niestety 2 tygodnie wcześniej miałam Mistrzostwa Świata w biegach górskich. No i tam przypuszczam, że tam doznałam kontuzji, która się cały czas mi pogłębiała. Nie wiem, no rokowania są takie kiepskie, bo dzisiaj miałam duże problemy na trasie. Miałam w ogóle nie startować, ale że to u nas w Kozienicach, UKS Olimp Kozienice reprezentuje, także stanęłam na wysokości zadania i po prostu wystartowałam. No czas, no to taki, no jak na mnie, no to niezadowalający, ale najważniejsze to, że ukończyłam, że nic tam złego się nie stało, ale myślę, że na przyszły rok to już na pewno będę walczyć w czołówce. 10-kilometrowa trasa biegu po malowniczych nadwiślańskich terenach nie sprawiła wielu problemów zwycięzcy, który już po raz kolejny ukończył energetyczną dychę jako pierwszy, dodatkowo pobijając w tym roku rekord biegu. Coraz lepiej, no nie, bo pierwszy raz to byłem drugi tutaj, potem na następny rok byłem pierwszy, wygrałem i z rekordem właśnie. I to właśnie rekord był taki bliżej mojego życiowego, no nie, bo ja miałem 30-0 rekord. A tutaj pobiegiem 30.03, to prawie bliziutko i to mi się spodobało, że ta trasa taka, że sobie mi pasuje, no nie, bardzo mi się podoba i tak w tym roku mój własny rekord życiowy, poniżej 30 minut udało się dzisiaj. Mi bardzo się podoba, taka są troszeczkę, bardzo dużo takich tras jest, lekko z górki idzie cały czas, no a na końcu to są meta, żeby się troszeczkę sprawdzić formę, to akurat taki górka taka. Pierwszym mieszkańcem powiatu kozienickiego, który przekroczył linię mety, był Paweł Lisicki z Kozienic, który w swojej kategorii wiekowej zajął 2. miejsce. Wśród pań z powiatu kozienickiego zdobywczynią najlepszego wyniku okazała się Anna Król, również z Kozienic, która w swojej kategorii wiekowej wywalczyła 1. miejsce. Są nagrody finansowe w kategoriach open, czyli osoba 1., 2., 3. I zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Oprócz tego jeszcze mamy nagrody w grupach wiekowych, które są wyszczególnione w regulaminie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I to są mniejsze nagrody finansowe, ale są za 1. 3. miejsca zdobyte. Natomiast jeszcze mamy nagrody, które zostaną rozlosowane już po wręczeniu tych głównych nagród, nagrody rzeczowe. I to bez względu, kto zdobył 1., 2. miejsce, czy ostatnie, jeden warunek jest taki, żeby w ogóle ukończył bieg. I wtedy weźmie udział w losowaniu nagród. A nagrody mamy rzędu, no mamy telewizor, odkurzacze, aparaty fotograficzne, no i od sponsorów dostaliśmy dużo nagród, które będą właśnie rozlosowane. Współorganizatorem 3. energetycznej dychy Kozienice 2015 było Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, natomiast głównym sponsorem Enea Wytwarzanie Spółka z o.o. Pierwszego października na terenie krytej pływalni Delfin w galerii na basenie zorganizowany został wernisaż kolejnej edycji wystawy fotograficznej poświęconej człowiekowi i rodzinie, tym razem zatytułowanej One. Witam wszystkich, których teraz przedstawię, tych, którzy dzisiaj nam pokazują swoje zdjęcia i tych, którzy pokazywali na poprzedniej wystawie. Ja przypomnę, że to jest 5. w tym roku wystawa z cyklu Człowiek. Najpierw był On. Potem była ona, potem było ono, potem byli oni, teraz są one. Na wystawę składają się prace 16 osób, które w różnych odsłonach ukazują kobiecą wrażliwość i piękno. Wernisaż stał się okazją do podziękowań skierowanych do wszystkich artystów i osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia oraz nagrodzenia najlepszych fotografii z poprzedniej edycji wystawy. Oglądam tę wystawę po raz pierwszy, chociaż poprzednie wystawy oglądałem trochę na Facebooku. No, cieszy mnie bardzo, że Franciszek Franio, mój kolega,
podjął taką decyzję tutaj, pokazuje systematycznie te zdjęcia, nie tylko te, ale w ogóle już od dłuższego czasu. Cieszę się, no, że tak ładną wystawę tutaj żeście zorganizowali. Wystawa One prezentowana będzie w Galerii na Basenie przez 6 tygodni. Zbliża się okres wzmożonych zachorowań na grypę, więc musimy szczególnie pamiętać, jak chronić się przed grypą, jak chronić się przed tym zachorowaniem. W Polsce szczyt zachorowań na grypę przypada od miesiąca października zwykle do marca, z tym, że najwięcej zachorowań notuje się od stycznia. Grypa jest wysoce zakaźną chorobą przenoszoną przez wirusy. Bardzo łatwo można się zarazić drogą kropelkową. Grypa charakteryzuje się objawami ogólnymi, takimi jak wysoka gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni, uczucie rozbicia, osłabienia i ogólnie złe samopoczucie oraz objawy ze strony układu oddechowego, to znaczy suchy kaszel, ból gardła, nieżyt nosa. Bardzo łatwo pomylić grypę z innym, ze zwykłym przeziębieniem, ale bardzo pomocne jest i właściwe rozpoznanie jest tutaj w tym przypadku bardzo ważne. U małych dzieci obraz kliniczny może być całkowicie niecharakterystyczny. Może obejmować zmienione zachowanie dziecka, senność, rozdrażnienie, brak apetytu, jak również wymioty. Grypa może powodować bardzo wiele powikłań. Najczęstsze powikłania grypy to są zapalenie ucha środkowego, angina paciorkowcowa. Grypa może prowadzić również do takich powikłań jak zapalenie płuc, czy rzadszych jak zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Powikłania występują najczęściej u dzieci w wieku do dwóch lat, u osób z chorobami przewlekłymi, u osób starszych powyżej 60 roku życia oraz często u kobiet w ciąży. Najskuteczniejszym sposobem walki z grypą są oczywiście szczepienia. Szczepić powinny się osoby, zwłaszcza te osoby, które są szczególnie narażone na zakażenie grypą. W Polsce dostępne są szczepionki przeciwko grypie produkowane przez kilka firm i ich skład szczepionek jest zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i zwykle obejmuje wirusy, które w danym sezonie krążą. Wirus grypy przenosi się drogą kropelkową, gdy stykamy się z osobą zakażoną, która kaszle, kicha, mówi, wydmuchuje nos. Wirus może przenosić się również przez podanie ręki zakażonej osobie, przez dotykanie skażonych powierzchni. Dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na higienę rąk i higienę układu oddechowego. Należy myć ręce najczęściej jak tylko można. Korzystać z mydła, antyseptycznych roztworów. Jeżeli wirus bowiem znajduje się na naszych dłoniach, możemy zakazić się na przykład pocierając oczy, dotykając innych powierzchni też. Przekazujemy po prostu wirus na inne miejsca. Podczas szczytu zachorowań wiele osób chorych nie
zdaje sobie sprawy z własnego stanu i pozostawia groźne wirusy na poręczach schodów, na barierkach, na klamkach, wyłącznikach, no i na tego typu różnych innych powierzchniach. Wystarczy więc zachować szczególną ostrożność, aby uchronić się przed wirusem. Wirus grypy może utrzymywać się do 24 godzin na powierzchniach gładkich, do 12 na powierzchniach porowatych, do 15 minut na chusteczkach i ubraniach i do 8 minut na dłoniach. Więc o tym musimy pamiętać i chronić się możliwie jak najlepiej przed tym wirusem. Wirus grypy preferuje również niskie temperatury. W temperaturze 4 stopnie może przeżyć nawet 48 godzin, a w temperaturze 20 stopni jedynie 4 godziny. Dlatego tak ważne jest, aby stosować się do zasad higieny osobistej, czyli częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, stosowanie chusteczek higienicznych. Takie to proste środki, które pozwalają ograniczyć transmisję wirusów między chorymi. A co zrobić, gdy już zachorujemy? Więc wtedy, tak jak już wspomniałam, należy stosować się do tych zasad higieny osobistej oraz układu oddechowego, by ograniczyć transmisję wirusa na najbliższych. Przede wszystkim, tak jak już mówiłam, zostać w domu i nie wychodzić do pracy, zadbać o odpowiednią ilość snu, nie przemęczać się, jak najwięcej odpoczywać, spożywać lekkostrawne posiłki. Można wspomóc też swój organizm lekami przeciwzapalnymi, pamiętając jednak, że leczą one jedynie objawy. W przypadku pogorszenia się samopoczucia należy zasięgnąć opinii lekarza. Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu przed kamerami. Dzisiaj poświęcę swoje wystąpienie problematyce zakupów przez internet, czyli zawierania umów na odległość. Jak pamiętamy, o czym już wspominałem, od 25 grudnia ubiegłego roku mamy nową ustawę o prawach konsumenckich, która między innymi reguluje na nowo umowy zawierane przez internet. Zmieniło się sporo. Są zmiany korzystne dla konsumentów, jak na przykład wydłużenie czasu odstąpienia od umowy. Mamy teraz 14 dni od momentu, kiedy towar zostanie nam wydany, czyli w praktyce od momentu, kiedy kurier czy poczta dostarczy nam do domu zakupiony towar, ale obecnie wprowadzono zasadę, że za towar zużyty ponad normę, ponad normalne testowanie takiego towaru, sprzedawca może żądać od nas odszkodowania i to odszkodowanie może od razu potrącić sobie z kwoty, która nam powinien zwrócić w przypadku, gdy odstąpimy od umowy. Normalne użytkowanie, ogólnie mówiąc, jest to użytkowanie takie, które byśmy mogli sprawdzić towar w sklepie. To znaczy włączyć odkurzacz, na przykład kupimy, poszczególne wstawki podłączyć, sprawdzić jak to działa, ale nie mamy prawa do odkurzenia całego mieszkania i spowodowania, że pełny zbiornik w odkurzaczu będzie kurzu naszego domowego. Ślad taki zostaje. W tym momencie sprzedawca będzie mógł sobie potrącić część kwoty, którą zapłaciliśmy, a część ta może być różna. Od razu zamiast na przykład tam 2-3 tysięcy zwróci nam 50%, bo powie, że 50% jest to kwota za korzystanie ponad normę, ponad normalne testowanie wyrobu. I nasza pozycja w tym momencie jest dużo trudniejsza, bo to my będziemy musieli jako konsumenci przed sądem udowadniać, że sprzedawca za dużo nam potrącił. Sytuacja, gdy sprzedawca nie potrąci nam od razu, będzie się domagał później, będzie korzystniejsza dla nas procesowo. Bo jeszcze raz przypominam, o czym wielokrotnie mówiłem, że wszelkiego rodzaju spory są rozwiązane przez sądy. Albo polubowne, albo powszechne. W tej chwili trwają prace, jest wdrażana tak zwana platforma do rozwiązywania sporów, szczególnie w zakupach przez internet, która będzie obejmowała całą Unię Europejską. Ale kupujemy nie tylko w Unii Europejskiej. Te przepisy, o których mówię, dotyczą umów zawieranych tylko i wyłącznie na terenie Unii Europejskiej przez podmioty, które mają tu swoje konsumenci i podmioty z podmiotami, które mają siedzibę na terenie Unii. Proszę o tym pamiętać. Te przepisy nie chronią, jeżeli kupujemy wyroby w Stanach Zjednoczonych czy
w innych krajach poza Unią Europejską. Jak już mówiłem o tym potrąceniu za bezumowne, znaczy za korzystanie ponad normę, to jedno. Po drugie, trzeba uważać przy rozpakowywaniu takiego towaru. Nie należy niszczyć opakowania, to znaczy rozrywać, bo każde opakowanie w większości przypadków można normalnie otworzyć, przeciąć taśmy, tak żeby nie zniszczyć pudełka, w którym na przykład opakowany jest laptop czy odkurzacz, nie zniszczyć styropianów, którym jest zabezpieczony przed uderzeniami, ponieważ może tam się przydać przy zwracaniu tego sprzętu do sprzedawcy w sytuacji, kiedy odstąpił od umowy. I tutaj właśnie jeszcze jedna zmiana. Po poprzedniej ustawie nie był dokładnie określony termin, w jakim konsument musi zwrócić towar. Teraz ten termin jest jednoznacznie określony i temu trzeba go przestrzegać pod rygorem, że odstąpienie od umowy zawartej na odległość będzie nieskuteczne. To znaczy, mamy 14 dni na odstąpienie od umowy, czyli wysłanie bądź drogą elektroniczną, bądź drogą pocztową. I polecam zawsze ten drugi sposób, czyli wysłanie listu poleconego za zwroty potwierdzenia odbioru, bo to jest najlepszy dowód w sądzie, w razie, że złożyliśmy oświadczenie w terminie i od momentu złożenia tego oświadczenia mamy prawo, mamy obowiązek do zwrotu towaru w ciągu 14 dni do sprzedawcy. I następne nowum w tej ustawie, że sprzedawca może zwraca pieniądze dopiero wtedy, kiedy otrzyma zwrócony towar albo gdy dostanie informację od nas, że już został wysłany. Czyli robimy ksero dowodu nadania i wysyłamy albo jako załącznik do maila, albo w drugiej przesyłce pocztowej do sprzedawcy, że towar został wysłany. Jest to bardzo istotne w sytuacji, kiedy zwracamy towar na przykład na adres magazynu, a sprzedawca ma siedzibę gdzie indziej, bo często tak bywa przy tych umowach zawieranych przez internet. Dlatego każdy krok należy dokumentować, jak wspomniałem, bo to jest bardzo istotne w sporze, który może wyniknąć, a tych sporów jest dużo. Trzeba uważać, z kim się zawiera umowy. Polecam jednak wybieranie, sprawdzanie przede wszystkim, czy sklep ma certyfikację, gdzie ma siedzibę, czy jego dane są w pełni podane. I jeżeli ma certyfikat, czy to jest certyfikat jakiejś organizacji międzynarodowej, uznanej, czy też jakiś prywatny certyfikat, których w ogóle sklep nie powinien zamieszczać, ponieważ taki jego własny certyfikat można uznać za wprowadzenie konsumenta w błąd, nieuczciwe praktyki rynkowe. Sprawdzajmy. Jest średnio już w tej chwili ponad 60% sklepów stosuje certyfikaty, ma takie certyfikaty. To gwarantuje, że ten sklep przestrzega w zasadzie wszystkich przepisów prawa określonych w danej ustawie. Jeszcze jedno. Ta ustawa nie daje prawa do odstępowania od wszystkich umów zawieranych przez internet. Jest to dosyć długi katalog, nie miejsce i czas, żebym tu wszystkie wymienił, bo to niestety jest cała strona. Przypomnę tylko najważniejszych, bo oprócz tego, że kupujemy pliki, od których też jest określony w tej chwili sposób odstąpienia, jeżeli plik ściągniemy z internetu, to już nie możemy odstąpić, chociaż są sprzedawcy, którzy dają takie prawo. Dlatego przed ściągnięciem, przed zawarciem umowy warto sprawdzić wszystko na stronie internetowej sprzedawcy, kiedy, na jakich warunkach możemy odstąpić od umowy. I często kupujemy jeszcze filmy czy muzykę na płytach zapakowanych fabrycznie, ofoliowanych, czy w inny sposób zaplombowanych. W momencie, kiedy rozerwiemy opakowanie, czyli wyjmiemy płytę z pudełka, tracimy prawo do odstąpienia od umowy. Jest to z prostej przyczyny. W tym momencie jesteśmy w stanie skopiować tą płytę, zostawić sobie, oczywiście będzie to nielegalne, i zwrócić płytę sprzedawcy. I jeżeli właśnie rozerwiemy opakowanie, od takiej umowy już nie może odstąpić. Jeżeli zwracamy towar, to płyty z muzyką, programami, z filmami muszą być nienaruszone. Jeżeli są naruszone, sprzedawca ma prawo uznać
umowę za nieskutecznie wypowiedzianą, dalej na wiążącą i nie zwrócić po prostu tam pieniędzy. W tym momencie musimy iść do sądu i domagać się, a sąd, czytając przepis ustawy, przyzna rację sprzedawcy. Także zakupy przez internet to jest nie tylko wygoda, ale też obowiązki po stronie konsumentów. Jeżeli towar przyjdzie, powinniśmy sprawdzić, czy nie jest naruszone opakowanie, bo jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że zostało uszkodzone coś w transporcie, należy spisać protokół szkody, dlatego że by się później domagać od sprzedawcy, czy wymiany towaru, czy zwrotu pieniędzy, to zależy od sytuacji, ale warto to zrobić, żeby nie było tak, że sprzedawca powie, że to my uszkodziliśmy towar. Szczególnie bardzo dużo konfliktów występuje przy telewizorach, właśnie tych nowoczesnych LCD, kupowanych przez internet. Wtedy dużo przypadków jest, że przychodzą i matryca jest uszkodzona. I jest dylemat, kto za to odpowiada. Także jeszcze raz zalecam ostrożność. Nie sugeruję, żeby nie zawierać umów przez internet. Nie, proszę Państwa, tylko jak każdą umowę, umowy przez internet należy zawierać z głową, czyli trzeba zbilansować korzyści i ewentualne kłopoty. Także trzeba wliczyć z góry, sobie założyć, że sprzęt może się popsuć i co będzie, jak będziemy musieli go reklamować. Czy mamy gdzie oddać go do serwisu, czy musimy go wysłać do sprzedawcy i w tym momencie, jak jest to duży telewizor 60 cali na przykład, to już może być problem. No i pewnego rodzaju koszty, ponieważ teoretycznie przy reklamacji wyrobów nie ponosimy kosztów, ale jak sprzedawca nie uzna nam, to nas obciąży kosztami. Także to o tym też musimy pamiętać. Także proszę zapoznać się najlepiej, zapoznać się z ustawą, żeby wiedzieć, od jakich umów nie możemy odstąpić, a poza tym jeszcze raz, regulaminy sklepów internetowych trzeba czytać dokładnie po to, żeby wiedzieć, kiedy, w jakich okolicznościach możemy odstąpić, a kiedy sprzedawca odmawia nam tego prawa. I jakie są konsekwencje, jakie są sposoby wysyłki, bo to też się zmieniło, proszę Państwa. Sprzedawca zwraca nam tylko koszt najtańszej wysyłki, którą nam oferuje. Jeżeli na przykład oferuje nam wysyłkę pocztą, paczką zwykłą, a my wybieramy kuriera, to przy zwrocie pieniędzy po odstąpieniu od umowy zwraca nam za koszt przesyłki poczty, ale nie za kuriera. Dziękuję Państwu. W dniach od 28 do 30 września w partnerskim mieście Golheim w Niemczech na imienne zaproszenie władz gminy związkowej przybywała delegacja samorządu kozienickiego. W jej skład weszli burmistrz Tomasz Śmietanka, starosta Janusz Stąpur i Andrzej Zieliński, główny specjalista do spraw współpracy z zagranicą w Urzędzie Miejskim. Głównym punktem programu wizyty było specjalne posiedzenie Rady Gminy Związkowej Golheim, podczas którego został pożegnany odchodzący na emeryturę burmistrz Klaus-Dieter Maksik i jednocześnie zaprzysiężony nowo wybrany burmistrz Stefan Antweiler. Burmistrz Śmietanka, zabierając głos, podziękował za zaproszenie na tą wyjątkową uroczystość. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na to szczególne posiedzenie Rady Gminy Związkowej Golheim, podczas której żegnamy odchodzącego na emeryturę burmistrza Maksika, mojego i kozienic przyjaciela. Mam nadzieję, że nowo wybrany burmistrz Stefan Antweiler także zostanie naszym przyjacielem. Klaus-Dieter Maksik był burmistrzem gminy związkowej Golheim przez 16 lat. Przez te wszystkie lata rozwijała się współpraca między Kozienicami a Golheim na różnych płaszczyznach. Teraz przechodzi on na emeryturę. Z tej okazji burmistrz gminy Kozienice przygotował dla niego specjalne życzenia. Szanowny panie Maksik, długa i owocna praca zawodowa już za panem. Może pan cieszyć się życiem na emeryturze. Ma pan teraz dużo wolnego czasu do swojej dyspozycji. Żadnych terminów i zobowiązań, żadnych codziennych planów, żadnych obowiązków, których pan sobie nie życzy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za długoletnią współpracę i pana wkład w utrzymanie przyjaźni między narodami. Doceniam pana tolerancję i aktywność w budowaniu przyjaznej i demokratycznej Europy.
Życzę szczęścia, zdrowia i przede wszystkim dobrych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Życzę nam wszystkim tu zebranym dalszej integracji i trwałego pokoju w Europie i na świecie. Toleranz und Tätigkeit um eine friedliches und demokratisches Gesamteuropa aufzubauen. Starosta Janusz Stąpur także podziękował za wieloletnią współpracę i przekazał gratulacje dla nowo wybranego burmistrza gminy związkowej. Jestem pewny, że nasza współpraca się będzie bardzo dobrze układać. Und ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit in die Zukunft. Oczywiście serdecznie zapraszam do odwiedzenia ziemi kozienickiej, powiatu kozienickiego. Sie sind auch sehr herzlich eingeladen zu besuchen unsere Stadt Kozienice und Kreis Kozienice. W swoich wystąpieniach zarówno burmistrz Maksik, jak i jego zastępca, burmistrz Hartmüller, podkreślali duże znaczenie partnerskiej współpracy z gminą Kozienice, szczególnie współpracy szkół. Nowo wybrany Stefan Antweiler podkreślał, że będzie się angażował w dalszy rozwój współpracy i jej intensyfikację. Po uroczystych obradach przyszedł czas na spotkania m.in. z byłym burmistrzem Hansem Apple, który w 1996 roku podpisał akt współpracy z Kozienicami. Oprócz udziału w uroczystych obradach Rady Związkowej, delegacja z Kozienic zwiedzała cementownię Dykerhof. Dyrektor zarządzający przedstawił proces wypalania cementu, akcentując działania służące konkurencyjności. Następnym punktem programu było zwiedzanie Zellertal, średniowiecznej miejscowości słynnej z produkcji markowych win, znanych również w Polsce. 30 września wzięto udział w wyjeździe wspólnie z urzędnikami niemieckimi do Mannheim i Heidelbergu. W Mannheim miało miejsce zwiedzanie największej w Europie fabryki traktorów John Deere. Jest to zakład zatrudniający 3000 pracowników. Produkuje podczas jednej zmiany 150 traktorów. Kolejnym punktem było zwiedzanie Heidelbergu z najstarszym w Niemczech uniwersytetem. Współpraca gminy Kozienice z partnerską gminą Gylheim trwa od 1996 roku. Odbywa się ona na różnych płaszczyznach. Regularnie są prowadzone wymiany młodzieży. Spotykają się także ze sobą i wymieniają doświadczenie samorządowcy, strażacy czy artyści. To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym programie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszego programu. Dostępny jest on również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.